Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! Tylko z RMF FM. W Warszawie strażnicy miejscy zauważyli pędzącego suwa z wybitą szybą i wyjącym alarmem. Ruszyli oczywiście w pościg. Okazało się, że niedoświadczeni złodzieje porzucili auto. Podobno właściciel nawet nie zauważył kradzieży. A to miał niespodziankę. Nie dość, że mu ukradli, to mu jeszcze oddali. Fajnie. I zrobili darmowy przegląd, tak, bo auto jeździ, prawda, nawet pędzi. Alarm działa. Szyby może słabe, no ale gościu ma poważny powód do założenia nowych. No jest fajnie. Tak. Mogli jeszcze pieczątkę w dowód wbić na przegląd, ale no trudno. No czego oczekiwać po niedoświadczonych złodziejach? No i jaki wstyd przed światem, prawda, że nawet złodziei mamy słabych. Kurczę. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Raport Instytutu Jagiellońskiego jest i okazuje się, że uwaga, my Polacy przebijamy, nie o kawie będzie, o czym innym, przebijamy światowe statystyki w spożywaniu piwa. Więcej tego napoju spożywają jedynie w Niemczech, w Czechach i w Belgii, popatrz. I ktoś nieobeznany powiedziałby, gońmy ich, nie będzie Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Ale my na spokojnie powiemy, rodacy, róbmy swoje, a będzie dobrze. Tak, tak. W byciu Polakami nie ma od nas lepszych. I niech tak zostanie. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Zmieniamy temat na inny, uwaga. Trwa śledztwo w sprawie majątku szefa NIK pana Mariana Banasia. Miał ponoć kupić, uwaga, taką figurę anioła. Po czym w galerii. Służbowy dowiedział się, że galeria, od której kupił tego anioła, to jest piramida finansowa, więc wszyscy szybko sprzedał figurkę i zarobił na tym 10 tysięcy złotych. A właściciele galerii podobno tajemniczo zniknęli. Ha. A jak to jest, że ponoć nim został prezesem, wszystkie służby prześwietliły pana Banasia, tak, i nawet nazywano go, uwaga, kryształowy Marian. Tak, pamiętam. Ja powiem tak, no i jaki szefnik, takie służby. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Uwaga, to jest fajna historia. Gościu się chwali w internecie, pisze tak. Udało mi się podmienić PS3 na PS4 przed narzeczoną, nie zauważyła. Ja wyjaśnię, że on zamienił konsolę do gier na taką nowszej generacji, dużo droższą. No to przepraszam bardzo, ale kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci weń nowym obiektywem foto, no. Dokładnie. Żeby tylko narzeczonej nie zmieniał. Nie. Nie powinien, bo jak mawia Andrzej Poniedzielski, bardzo mądry człowiek, kobiety nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę, ale to nic nie zmieni. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. PiS uznało, że wystarczy już współpracy z Jarosławem Gawinem. Podziękowali wczoraj panu Jarosławowi. I szef porozumienia napisał w internecie, że praca była za szczytem i że od jutra, czyli od dzisiaj, wraz z przyjaciółmi z porozumienia zaczynają nowy etap. Kiedyś pan Jarosław na czas ewakuował się z Platformy, tak, teraz ewakuuje się z PiSu. Tak. No niewielu ludzi w polityce jest w sytuacji, że każdy go może przyjąć z powrotem. Niewielu, fakt. A mnie tam słowo praca w ustach polityka zawsze bawi. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Teraz troszeczkę zmienić temat na że tak powiem, mojej działki, bo jak wiecie, bardzo dobrze znam się na piłce nożnej. Słuchamy, okay. Okazuje się, że z tym kontraktem FC Barcelony dla Leo Messiego, to nie jest tak, że klub nie chciał, czy nie mógł, bo coś tam, jakieś przepisy, o tu właśnie wychodzi moja znajomość piłki. No. Ale piszą, uwaga, że Barca ma problemy finansowe i żeby opłacić kontrakt Messiego, potrzebne byłyby znaczne cięcia płac dla innych zawodników. Tak. Ja też to słyszałem, Kinga. Podobno w ogóle na te cięcia to zgodził się tylko Gerard Piqué. Proszę ja was. No ale to jest synek od Shakiry, no to jemu to loto. Ale czekaj, żeby opłacić jednych, drugim trzeba urządzić znaczne cięcia, tak? Tak. To co oni tam chcieli w Barcy wprowadzić? Nowy Polski Ład? Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Małgorzata Rozenek-Majdan. I to jest, uwaga, to jest okładka dzisiejszej prasy. Ona zdradza wielką tajemnicę swojego męża, pana Radosława, tu nie będzie niespodzianki, też Majdana. Czytam na pierwszej stronie gazety, że... Ale mąż to... No? No co? Mąż to nie rodzina, no można zdradzać, w sensie tajemnicę, no co powiedziała? Uwaga, powiedziała tak, tutaj czytam tajemnicę. Radek i pies jedzą z jednej miski. No... To tylko tyle? No. A czy piją z jednej flaszeczki? I to znaczy miseczki? Nie wiem. Ale powiem tak, dopóki pan Radosław nie unosi wysoko nóżki sikając, to jest okej. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. To jest ważna historia, bo to o tym dzisiaj wszyscy o poranku mówią i piszą w internetach też. Legia Warszawa odpadła wczoraj z rozgrywek Ligi Mistrzów. No nie jest to jakaś specjalna wielka nowość, jednak po remisie 1-1 w Zagrzebiu oczekiwania były spore, prawda? Niestety wczoraj nasi przegrali na Łazienkowskiej. W sensie Legia 0-1. To jest... No szkoda. Sam Zbigniew Boniek się normalnie się znerwował. No. On napisał, uwaga, cytuję, jestem zły?
napisał na Twitterze i jednocześnie zamieścił szybką analizę. To dawaj, no. Legii zabrakło napastników. Ja się nie znam jakoś specjalnie na piłce, no. Ale może to być, może jest istotne w piłce nożnej. Żeby byli napastnicy, tak? Tak. To jest może... Fajnie, jak jest atak też. Ta, ja bym się też trzymał tu takich słów trenera Górskiego, prawda, że chodzi o to w całej tej piłce, żeby zdobyć więcej goli niż przeciwnik. Brawo. I jak to zanotują ci w Legii, to może coś z tego będzie. No bo wiadomo, piłka jest jedna, bramki dwie. Wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMF FM.